Dzień dobry Państwu i moim gościem jest Marek Jakubiak, poseł ruchu Kukiz 15. Dzień dobry, witam. No i co, i kandydat na prezydenta Warszawy. Jeżeli takie zadanie zostanie mi postawione, to oczywiście zostanie wykonane i będziemy walczyli o prezydenturę Warszawy. Ja tu sobie pokpiwałem, że duże partie nie mogą znaleźć kandydata, a nieduży ruch Kukiz 15 ma kandydatów aż trzech. Znalazłoby się i więcej, dlatego że, że z 15 jest ugrupowaniem, w którym naprawdę jest sporo zdolnych ludzi. Nie mówię tu o sobie, tylko o kolegach. Decyzja jeszcze nie zapadła, natomiast jeżeli zapadnie, to oczywiście tam jest paru kandydatów, którzy w tej chwili są na pierwszych stronach gazet, czyli mówimy tu o Marszałku Kutyszce, o, o pośle Liroju. Ale zapewniam Państwa, że jeżeli jeden z nas będzie startował, cała reszta będzie tworzyła drużynę, która będzie Wspierała. Dobrze, chociaż pod, znaczy będzie tak pod warunkiem, że tym kandydatem będzie poseł LeRoy. Dlatego, że poseł LeRoy zdaje się deklarować, że on i tak z, wystartuje. Czy z ruchem KUKIZ-15, czy bez ruchu, wystartuje. Warto by dopytać yy, yy, pana posła, dlatego, że ja rozmawiałem jakieś dwa dni temu i on nie potwierdza takiej sytuacji, więc na razie jego współpracownicy że to jest są bardzo fa bólniczni. Fakt, fakt medialny. Ja rozumiem, rozumiem, dlaczego tak się dzieje, natomiast no przyjdzie moment, w którym z całą pewnością będziemy deklarowali się zero-jedynkowo. Na razie pan nie chce zadeklarować zero-jedynkowo, tak, jestem zainteresowany kandydowaniem na prezydenta nie, nie. Warszawy? Powaga sytuacji, powaga stanowiska nakazuje powiedzieć, że jestem gotowy do kandydowania na prezydenta Warszawy. No to skoro tak, to trzeba by pana spytać, czy ma pan jakiś program na to miasto. Znaczy żyjemy teraz pod chmurą wielkiego smogu. Ja wiem dobrze, że prezydent Warszawy nie jest w stanie zwalczyć smogu w kraju. ale czy mieszkańcy Warszawy, czy mieszkańcy Krakowa, jeśli chodzi o swojego prezydenta, mają prawo zapytać ludzie, co wy dla nas zrobicie, żebyśmy mogli normalnie oddychać? To za chwileczkę, ale powiem na, na temat smogu powiem, że zadziwiająca sytuacja jest, ponieważ Polska przez przemysłem ciężkim stała kiedyś i nie mówiono o tym smogu. Nagle w ciągu roku, czasu jakby nakręca się ten temat i nie wiedzieć, czemu to ma służyć. Czy, czy tutaj na końcu tej ścieżki dostępu do tragedii jest węgiel polski i o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Czy zmienia się klimat, czyli wiatry przestają w Polsce hulać po naszych polach? Skąd się ten smog bierze? No, prawda jest taka, że te zawiesiny w miastach były, są i pewnie będą. Ale czy to oznacza, że w związku z tym powinniśmy to nie, 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 nie. zostawić tak sobie? A nie. Niech sobie są. Byli, oczywiście, że zobaczmy ile w Warszawie budynków jest napędzanych ciepłem z, z, ze zwykłych piecy. Zobaczmy jak jeszcze ta infrastruktura centralnego ogrzewania w Warszawie jeszcze nie dobiega wszędzie. A więc i dlaczego to jest takie drogie. Natomiast jeżeli chodzi o Kraków, to jest, tutaj chyba jest od lat w Krakowie ten smog. Nie ja wiem, ale nie możemy na to patrzeć w ten sposób, że skoro mają Wawel, to niech mają też do, do kompletu i smog. Wiem, że po spotkaniu z panem premierem Morawieckim, wiem, że wielki będzie wielki państwowy projekt przechodzenia na napęd elektryczny, więc Warszawa Kraków, powinna... Kraków na napędzie elektrycznym, tak. chciałbym to zobaczyć, ale zostawmy to. To są siły natury, tutaj jest bardzo ciężko z tym walczyć. Skupmy się trochę na pańskim kandydowaniu. Pańskim, bądź nie. nie ale... Mało sprytnie omijam temat. To teraz spróbujmy jednak porozmawiać o tym, czego potrzebuje Warszawa, pana zdaniem? Bez względu na to, czy to pan będzie kandydatem. Ja jestem zdania, nie... jako Warszawiak w ogóle, bo to warto powiedzieć, że, że ja jestem Warszawiakiem wychowanym tutaj. Widzę wyraźnie, jak Warszawa od Warszawiaków zaczyna odjeżdżać. To jest tak, że ta Warszawa jest gdzieś obok Warszawiaków. I prawdę mówiąc, taka buta i arogancja zarządzających tym miastem spowoduje, Zmiany w zarządzaniu tego miasta i podmiotowość Warszawiaków. Tutaj mamy skalę, w Warszawie mała skalę. My byśmy chcieli przećwiczyć jako KUKI z 15, na przykład sprowadzenie z powrotem do Warszawy faktu współzarządzania miastem przez Warszawiaków. Ale przepraszam bardzo, wszyscy o tym mówią i nie bardzo wiem, jak miałoby to wyglądać. Znaczy, w jaki no, sposób ja, obywatel,. System Warszawy... komunikacji z, z referenda w stylu szybkim i, i, i takim błyskawicznym SMS-a SMS tak, bardzo serio o tym mm -hmm. mówię. E, Trudno byś to uwierzyć, przepraszam, jak miałoby wyglądać referendum SMS-owe, jeżeli miałoby... Mówię być na przykład ona... SMS-owe, mm -hmm. mamy jeszcze internet e, do wglądu, natomiast mamy tysiące urzędników w Warszawie, którzy e, czasem mogą opowiedzieć się e, e, po stronie referendum, czyli po na prostu wziąć. Wziąć ale... nie tylko udział, ale wspomóc działanie ale takiego referendum. Pan, pan, panie pośle, czuję się lekko zakłopotany, dlatego że ja rzuciłem to SMS-owe referendum żartem, a pan mówi o tym całkiem serio. Nie, to jest no. dzisiaj, przepraszam, ale dzisiaj komunikacja pomiędzy mieszkańcami a władzami powinna być natychmiastowa. Takie, taka technika jest dzisiaj możliwa. To bez referendum. Proszę mi powiedzieć, czy w... Pod... Pałacem Prezydenckim powinien stanąć pomnik Lecha Kaczyńskiego? Bardzo mi się podobał nie tyle pomnik Lecha Kaczyńskiego, co podobało mi się bardzo wizualizacja pomnika ludzi, którzy zginęli w katastrofie Ten smoleńskiej. Świateł. świateł. Tak? Bardzo mi się to podobało. Bardzo mi się to komponowało. Zresztą dziwię się, że szybko władze miasta nie podchwyciły tego tematu. No, władze miasta zdają się uważać, że niepo, niepotrzebny jest żaden pomnik. Ja powiem, że ten spontaniczny ruch wtedy mieszkańców Warszawy, a w ogóle i mieszkańców Polski, ten spontan ze łzami w oczach, wart jest odnotowania w, na krakowskim przedmieściu. Porozmawiamy może o tym, co dzieje się nie w Warszawie, tylko w całej Polsce. Bo ja mam takie poczucie, że ta cała. No nie, to może za duże słowo. Wypadek pani premier spowodował, że ludzie nagle zaczęli się interesować, czy nasi przywódcy, nasi liderzy, premier, prezydent są we właściwy sposób chronieni. Ta dyskusja trwa, panie redaktorze. Natomiast wywoła... Te, w tą, tą dyskusję, tą lawinę dyskusji wywołało trzech panów. Wiceminister, minister i komendant e, główny policji. E, tworzy jakąś kuriozalną zupełnie konferencję prasową. Polacy, nic się nie stało. Wszystko jest w porządku. Bor jest profesjonalny. Kierowca był wyspany. Profesjonalny. Tylko pan pani uważa, premier na drzewie. Nie, no to po prostu gdzieś jakiś koniec hipokryzji musi gdzieś być. To jest tak, że jeżeli było tak Super, to dlaczego premier polskiego rządu wylądował na drzewie? Ja po prostu nie łapię już, o co Prawo i Sprawiedliwości w, w tym wszystkim chodzi. Zdaje się, że najpierw chodziło o obronę boru, a teraz o zwalanie winy na BOR. Ale co tutaj bronić? No przecież jasną sprawą dla wszystkich jest to, że BOR jest od przewidywania i zapobiegania tego rodzaju zagrożeniom, które, co by nie było, dotyczą premiera z rządu polskiego. No. A poprze pan wniosek nowoczesnej i platformy o dymisję ministra Błaszczaka? Nie, dlatego że schodzimy na BOR. Boczny temat znowu, no, to nie jest pan Błaszczak, to, to, że on zrobił sobie tą gafę w postaci konferencji prasowej, ja go widzę, cały czas, jak on na miesięcznicy stoi premier rządu polskiego na drzewie, a on dalej tam stoi i za godzinę robi dopiero konferencję. Więc mam wrażenie, że coś tu nie jest tak. Natomiast. Ale Paweł Kukis mówi, że w normalnych państwach po serii takich zdarzeń, ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo natychmiast podaliby się do dywizji. Ale to jest kwestia podjęcia decyzji przez panią premier. Ale jeżeli pani premier nie podjęła takiej decyzji, jeżeli sam minister Błaszczak się nie poczuwa, to może wy powinniście mu pomóc. Ale jeżeli pani premier, jak widzę, że jaka zadowolona jest w, w ostatnim czasie, to, to mi ręce opadają. Przecież no nie można samo zadowolenia robić z katastrofy, która mogła doprowadzić do osierocenia Polski. No przecież Nie może tak być. No. I tu musimy postawić przecinek. Proszę, zostańcie z nami w rmf24.pl i w interi.pl. Porozmawiamy o tym, czego biznesmen Jakubiak chciałby od programu premiera Morawieckiego. słaczom serdecznie dziękujemy.